słuchaj, ja śledzę twoje social media i ty tam bardzo mocno pokazujesz, że ćwiczysz, bardzo mocno poszedłeś w siłownię. Skąd ci się to właściwie wzięło? To jest takie jedno z moich marzeń, które pojawiło się w mojej głowie bardzo dawno temu, ale przez długi czas nie miałem pomysłu, jak to zrobić, nie miałem na to czasu, to jest bardziej wymówka, że nie miałem czasu. Trochę nie miałem na to pomysłu i nie wiedziałem, jakby chwycić byka za rogi. Nie miałem też wokół siebie ludzi, którzy powiedzieliby mi, dokąd pójść, z kim się skonsultować i z kim ćwiczyć. Kiedyś też nie miałem na to pieniędzy, bo to jednak trzeba w to trochę pieniędzy zainwestować. Nie są to jakieś miliony, ale trzeba. I od pewnego momentu zawziąłem się, powiedziałem sobie, że to jest ten moment, kiedy w końcu będę wyglądał tak, jak zawsze chciałem wyglądać. Ani tak jak wyglądałem. Znaczy nigdy nie byłem jakoś otyły, natomiast nie byłem do końca zadowolony z wyglądu swojego ciała, a ponieważ jestem aktorem i pracuję swoim ciałem, no to wychodzę z założenia, że jednak czasami trzeba się rozebrać i warto wtedy dobrze wyglądać, żeby się jakoś tam specjalnie nie wstydzić, a też dla widzów, czy to w teatrze, czy przed telewizorami, miło jest, jak jednak patrzą na zadbane ciało, a nie na ciało mniej zadbane. Miło jest, jak patrzą na zadbane ciało, ale też fajne jest to, że oni biorą z ciebie przykład naprawdę, wiesz, tam wypisują, że od dzisiaj zacząłem, dzięki tobie tak. I tak dalej. To jest super, ja też właśnie dzisiaj nawet jakiś post rzuciłem na Instagram i na Facebook, że jakoś tak mnie natchnęło, bo byłem na bieżni, robiłem aerobu, szedłem godzinę i mówię, nie, muszę napisać, bo faktycznie od czasu do czasu moi followersi i fani piszą, jak ty to robisz, skąd masz tyle motywacji, skąd masz tyle energii, że mi się nie chce, ja się nie mogę zebrać, więc dzisiaj napisałem, że po prostu wystarczy zacząć, nawet nie wystarczy chcieć, bo z tymi zachciankami to bywa różnie, ale trzeba wziąć byka za rogi, trzeba chcieć, trzeba pójść i zacząć ćwiczyć i te efekty widoczne są bardzo, bardzo szybko, ale oprócz tego, że mówimy tutaj o wyglądzie, o tym, że jakoś tam człowiek patrzy w lustro i jest w miarę zadowolony, to najważniejsze jest dla mnie zdrowie. Zdrowie, czyli to, co jemy, ja też zacząłem to bardzo mocno weryfikować, zwracam uwagę na to, co jem, jem bardzo mało przetworzonej żywności w tej chwili, no z wyjątkiem świąt oczywiście, Bożego Narodzenia i Sylwestra, bo trochę się podjadło, ale zwracam na to uwagę, a jeszcze jest jeden powód, ja miałem bardzo duże problemy z kręgosłupem kilka lat temu. I to też mi zmotywowało do tego, żeby zacząć ćwiczyć oczywiście w odpowiedni sposób, bo przez jakiś czas byłem kierowany w bardzo złym kierunku i właśnie pogłębiałem problemy z kręgosłupem, a nie je naprawiałem. Ale od momentu, kiedy ćwiczę z Marcinem Ołopuckim, który jest moim trenerem personalnym i mistrzem świata, to wszystko jest super, jakby pikujemy cały czas w górę, idziemy i ta forma rośnie i ja się z tego bardzo, bardzo cieszę.